Cześć, jestem Damian OP221. Na wstępie tego filmu zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić oczywiście nowości na moim nowym kanale. I lecimy z Farminga Simulator 2017 tym filmem. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj. Dzisiaj to zajmiemy akurat... zajmiemy się dzisiejszym odcinku o śniedzaniem u drogi. Otworzyłem sobie bramę. Poszłem do domu, kamerkę sobie wziąłem, założyłem na głowę, ja sobie ustawiłem po to, żeby działało, żeby oczywiście dla was nagrać można było. Dzisiaj tu ja pojadę akurat Ursusem C360, zwykłym 60. Idę przejść się tutaj też sobie ośniedzę, żeby ja akurat się nie zakopał. Tutaj mogę na śliks wejść i na wypadek, czyli śliks, czyli mi chodzi o to bardziej, że mogę po drifta wjechać, ale muszę być akurat ostrożny, bezpieczny, bo tutaj trochę nie napadało, bo jak zewa są, kryje, nie napadało, ale tam gdzie jest śnieg, tam oczywiście zostanie oczywiście ośniedzone. Akurat sam siebie tak postanowiłem, żeby ośniedzyć, bo gmina akurat nie ma czasu, bo wysłała swoją ośniedzarkę do innego miasta i tam ośniedzają Maja. Robię to dla sąsiadów, żeby ze mnie byli zadowoleni. Żeby wypadków nie było drogowych, podczas śniegu jak na bokiem polecisz. Dobra. Kogut, ale fajnie. O, ktoś idzie. W prawdziwym życiu ktoś idzie i mówi przepraszam, jak przestanie ktoś mówić, to ja wrócę oczywiście do nagrywania i zrobię cięcie. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj i wracam jak skończą rozmowę w drugim pokoju, żeby dali mi oczywiście nagrać. Odcinek z ośniedzania, FS17. Realna seria. Dobra, już jestem, bo ponieważ skończyli oczywiście rozmowę i nie będą przeskazali mi nagrywaniu odcinka, bo odcinek jest oczywiście obowiązkowo nagrać. Planuję, a nie mogę nagrać i dopiero na niedzielę. Bo jak jestem zmęczony, to też się nie chcę akurat nagrywać, na siłę tego robić. Zobacz. Ale bombi. Ten silnik. Ale go odpalił. No, normalnie z grubej rury poleciało. A się wystraszyłem. Dobra. No swoje gospodarstwo to sypne. Najlepiej to tu poleci gdzieś na pole tam sypnąć. Ja to bym spróbował, ja bym to sobie spróbował na pole zrzucić ten śnieg. Naprawdę, ale ładnie. Dawaj kapustę, kapusta ta zgnita, będę musiał ją wyjebać. Do śmietnika. Do mięsa, takie tam gdzie... Mięsane zecy takie, że się wywala mięsane. Równe zecy. Tak mogę powiedzieć, żeby wy oczywiście rozumieli. Powolutku, żeby coś nie pierdolnęło. Żeby potem do mechanika nie jeździć. Na razie to nie da mówił, bo muszę się skupić, żeby się nic nie połamało, żeby się nie zepsuło. Bo ja pieniędzy nie mam na naprawę, ja mam na życie. Kopię się. Ten śnieg. Patrzcie jak ja tu ładnie ośniedzałem, będę się tu do góry podnieść, bo to turbo ma. A Jarek mówił turbo tylko gówno. Nie wiem, ale niech Jarek się wypowie, dlaczego sądzi o turbo, że to turbo i gówno. Turbo to zawsze coś pomoże w ciężkich zecach. Jakbym miał napęd, to jest sobie lepiej było. Żeby dęba nie stanęło. Czyli mi chodzi do góry, o tak ponosi na dwa koła, za małe do góry, a te duże na ziemi są, o mało bym nie przewrócił, bo wjechałem na kubkę śniegu. I mnie przechyliło za to, bo trochę wiesysko, nie? I też to mogło rap, ponieważ pomogło. A dawaj, ciężko było, bo ten śnieg chyba na podwójnie twardy jest. Swardniał chyba. Jak widzę, że tu jest akurat ciężko nie do opanowania akurat. Tutaj tam na pustce pojadę.
I tam do końca do tego sklepu, tam gdzie się kupuje akurat maszyny. Jak ja chcę kupić maszynę, muszę najpierw nimi porozmawiać, bo oni muszą sprowadzić tą maszynę akurat z salonu, jakiegoś z bazaru ciągnikowego. Albo z fabryki, z taśmy produkcji muszą zjechać, żeby tu dojechać. Trzeba zamówić, po to, żeby tam, na tym sklepie, żeby była maszyna akurat do odbierania i oni tam wytłumaczą mi to, jak to się wszystko robi, jak to się obsługuje. Tam to tylko jest taki plac, zamawiasz, bierzesz, zostaje akurat dużo informacji, żeby wiedzieć o tym, jak nim jeździć, co robić i jak nią się obsługuje. Tak mogę powiedzieć, tak jak ja myślę, tak jest. Ale ciężarówką przywozą i czasami też lawetą. Dobra, bierzemy za ośniedzania, nie stoimy i rozmawiamy. Bo zaraz ciemno będzie, a ja nic nie zrobię i będę musiał po ciemku robić. Nie tu. Do sąsiada to mogę, bo sąsiad pozwolił mi. Powiedział, że ten śnieg akurat ośnieży i po kwiatki. Powiedział, bo jak się odmrozi się, to wtedy woda z tego zrobi i będzie podlane kwiatki dzięki temu, że śnieg był. Podlane śniegiem. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj, jak lubisz zimę. A ten odcinek nagrywam z okazji... Ten odcinek nagrywam z okazji oczywiście ferii. W lutym są ferie i w styczniu. W styczniu to mata pod koniec, prawie. No, chyba dwa razy w styczniu. Ferie, bo to jest oczywiście mieszane. Bo każdy ma oczywiście w innym regionie Polsce inaczej ferie. A mogła mieć Polska... Chciała Polska w tym samym dniu ferie i bo byłoby git, tak jak wakacje. Ale rząd tak chciał, tak zostało i tak będzie i musimy żyć tym, tak jak jest. Nie przejmować się. Tak jak jest, trzeba żyć, a nie marudzić. Jak chcesz pomarudzić, to idź do osoby, która tak zaplanowała. Oczywiście, że ferie będzie na Mazowszu pod koniec lutego, a na Podlasiu może rapo podobnie. Pod koniec stycznia. Dwa tygodnie. Ze połączone styczniem z lutym. Ze styczniu zaczyna, a w lutym oczywiście koniec. I dwa tygodnie tego jest, ale dla was oczywiście ja nagram, żeby wy mieli co oglądać oczywiście, ale ten odcinek ogląda ta w lutym, bo jeszcze inne odcinki są i te trzeba pozuczać. A ja w styczniu akurat nagrywam. Ten film nagrany jest oczywiście w styczniu. Z okazji oczywiście ferie. Jak masz ferie, jak nie masz, i tak możesz obejrzeć. Ja mam niektórych ludzi, co mogą być góra, dół, prawo, lewo. Albo środek, tak jak ja jestem po środku. Albo prawo środek, dół środek, lewo środek, góra środek. Albo na ukos, dół, góra i prawo i lewo. W miejscowości tam, gdzie mieszka, to się pochwalcie. Z feriami. Od kiedy się zaczynają i od kiedy się kończą u was. U mnie, ja już nie mam ferii, bo ja już szkołę skończyłem i ferie są akurat mi nieposemne. Dlaczego? Bo ja nie chodzę do szkoły, bo chodzę do pracy, to nieposemne. Podczas ferii chodzę do pracy, ferie mnie nie obowiązują. A wakacje? Tak samo, ale mogę sam siebie zrobić wakacje, żeby odpocząć oczywiście od roboty. Takie ferie, ale ferie to będę pracował, żeby zarabiać pieniądze akurat na rachunki. I na żywność. Na żywność prawie 300 zł wydaje. A na rachunki prawie 1000 zł. Takie życie z putinowskiej inflacji. I Ukraina mnie denerwuje, przecież to jest drogo. Ukraina jest dla Ukrainy, Polska jest dla Polaków, a nie. Polska jest dla Ukrainy, że niedługo Polska będzie Ukraina V2. I mnie to denerwuje. Za dużo Ukraińców jest, a Polaka nie mogę spotkać, samego Ukraińca i mnie to denerwuje po prostu. Bo jak Ukrainie przyjeżdża do Polski, musi umieć Polskę, żeby się dogadać się z Polakiem. A nie rozumie, a przyjeżdża do Polski i nie kuma Polaka. A Polak się denerwuje, bo nie wie, co ma ze sobą zrobić. I fochy, foch forever. A potem może bójka być, Polak kontra Ukrainiec, tej MMA. Ukraińcy kradną pieniądze Polakom.
Wolę, żeby Ukrainie przyjechał, co ma powiązane z Polską. Mozera po podobnie ma dziadków w Polsce, a dziadków w Polsce, Polakami są, a może mi matkę Polkę, a wszystko się zaczęło na Ukrainie. Że może mieć akurat pochodzenie polskie, ukraińskie. Taki akurat przykład powiedziałem, żeby rozumieć. Co mnie gryzie, to powiedziałem. Prawda, na tej miejscowości akurat nie ma żadnych Ukraińców. Bo to tutaj na tej miejscowości nikt nie chce, bo nie ma co tu robić. By Ukrainie co by doił krowy, polu robił, nie opłaca się Ukrainie, żeby na polskiej ziemi uprawiał ziemię. Niech pójdzie do roboty ciężkiej takiej, że odesce mu się mieszkania w Polsce. I w Polsce to mało się zarabia pieniądze. Każdy Polak to tak powie. Tylko najlepiej się zarabia na YouTubie, młodzież tak powie. Młodzież, czyli dzieci. Ja robię to z pasji. A nie na pieniądze. Pieniądze to mogę zarobić w pracy fizycznej. I tego będę akurat się trzymał. Bo takie mam zdanie. Do szkoły poszedłem, żeby się nauczyć, po to, żeby umieć pracy. Robić pracę fizyczną. A jakbym do szkoły nie poszedł, to bym się nie nadawał oczywiście do roboty. To by powiedzieli, won pan z roboty, bo ty nie umiesz. Bo chcecie, co w kolecie nauczyli? Rapo podobnie chyba nic. Tylko marudzenie, ale nic fajnych głupot. XD. Tam dalej to niektórzy rolnicy akurat właśnie zali. Jak tutaj akurat widzisz. Czemu się nie zeli? Łopatą do śniegu, ale jak pada śnieg, to postanowiłem też dokończyć 30 ośnieżania drogi. Tam gdzie nie ośnieżyli, tam ja ośnieżę, ale reszta to sami mieszkańcy ośnieżyli tej wioski, tych dziadkowiców. Nie dziś kaktorem, ja a mówię lole, a ja wolę bole. Jestem dziś kaktorem, a ja wolę bole, lole, nie z role. Śpiewam, bo mi się nudzi. Dobra, do góry, bo tam jest kolizja. Ale śnieg tu rzucił, ja tam pojadę, żeby ogarnąć. Tam gdzie najmniej śniegu jest, teraz akurat do tyłu pojadę. Jedź, bo czasu nie ma, bo zaraz ciemno będzie. I od samego rana pada deszcz. Nie deszcz, tylko śnieg, bo się pomyliłem, sorry. Przepraszam, bo u mnie w prawdziwym życiu pada deszcz. I za to ja się spojrzałem w okno i na serio pada. I za to mi się pomyliło, bo od wczoraj pada deszcz. Rano padał śnieg, a potem po południu o 11 to deszcz zaczął padać. Do góry. Ale buja. Bo dziury są zalepione. Takie polskie drogi. Rząd nawet. Po co ja płacę podatki? Żeby drogi naprawiać. A nie po to, żeby. Płacę podatki, żeby rząd kupował samochód i luksusowe oczywiście domy. Gazety i luksusy, żeby byli królami życia. Nie. Ja chcę, żeby drogę wyremontowali, oczywiście dziury, żeby nie było. Patrz, zapłaciłem podatek, żeby Polsce było lepiej, a nie okradli mnie. Banda złodziei. Dobra, jedziemy. Ten przecież ja potrafię. Potem będę musiał wykręcić i do tyłu jechać. Tam na końcu. Bo tam ciskanie. Trzeba dalej oczywiście jechać. Tutaj też można sól uliczną rozsiać. Dobra. Teraz, jak mówiłem, to do tyłu. Będę tutaj sobie leciał od tej strony. A tu będę ośniedzał? Nie, no to tu nic prawie nie jedzie, tylko ja pojadę, albo sąsiedzi, którzy mają ciągnik. A tam samochód nie jedzie, ja tylko ośniedzam tam, gdzie samochody jeżdżą. Tam gdzie najczęściej się jeździ. A tam po lewej stronie to tylko ciągniki jeżdżą i kombajny, i tylko jeżdżą po to, żeby
polu pracować. I to jest oczywiście, wizualnie prawda. Główna ulica, jak najwięcej, jak najczęściej i codziennie tam jeżdżą. Trzeba to robić. Dobra, teraz tutaj, tam na prawo, polecam, ale dziury są. Tylko zalepią, a nowa drogi nie zrobią, bo im się nie chce. Po co ja płacę podatki? Na naprawianie dróg. Mówiłem o tym, ale oni się nie słuchają. Tylko wolą w luksusach żyć. Politycy. Ciężko ma. Bo jest gruby śnieg i ciężko ma. Jest twardy. Tutaj zrobię, bo tu jest najwięcej akurat śniegu. Tam, gdzie jest najwięcej śniegu, tam ja będę akurat to śniegu, żeby wypadku samochodowego nie było. Dobra, do góry. Jak? Tam jest, bo tam jest bardzo dużo śniegu. Za dwa razy to śnieżyć. Chowaj mocniej. Pchaj ten śnieg. Tam do lasu. A tam akurat chyba jest moja łąka. Jeszcze raz tutaj podjadę i jeszcze raz tutaj zepnę śnieg. Dawaj. Ale ciężko ma. Dobra. Dlatego tam mi się wysypało. Jeszcze raz oczywiście spróbuję. To zepnąć z ulicy. Jest dobrze. Jak muszę to obejrzeć? Dobra. Może być. Tak może być, sąsiedzi to łopatę będą mi ośnieżą. Tak im nie będzie akurat pasowało. Tu jest wjazd do lasu. Nie, tam nie była moja łąka. Moja łąka jest tutaj. O tu, to tam chyba pole było albo łąka. Nie moje. Ja myślałem, że to moja, ale rapo podobnie mnie nie było. Źle powiedziałem, łem mi sorry, co praca łąka to tutaj jest. Ta legendarna łąka, co kosiłem tym Ursusem na live kiedyś. Legenda powraca. Niedługo taki odcinek będzie. Tym traktorem będę kosił łąkę. O, ja wypadłem z traktoru. Przepraszam. Ja pójdę, zamknę i idę do domu, bo ja już pośniezałem. Trochę przymarzło, sałaletko zabijałem i poślizgnął się. Ale do zobaczenia, na razie, słuchajcie, do następnego odcinka, zostaw łapkę w górę i suba i komentarz, to przypomnę ci w serduszku.